Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pawelus, to jest House Flipper. Proszę Państwa, gra, która jest już dosyć kultowa. Bardzo wiele razy porównujecie niektóre tytuły właśnie do House Flippera. Była przez chwilę ta gra na naszym kanale, potem jakoś zeszła, ale doszedłem do wniosku, że a może byście Państwo chcieli takie coś pooglądać. Bo w sumie, skoro mamy Hotel Renovator, gdzie wykańczamy wnętrza i tak dalej, to ta gra jest praktycznie takim prekursorem całej reszty, można powiedzieć. Znaczy może nie prekursorem, ale najbardziej popularna, ale i tutaj sobie remontujemy, sprzątamy domy. To dla tych, co by jeszcze nie wiedzieli, czym jest House Flipper, to jest nasze biuro, jakby co. No, masakra, oczywiście. Niemniej jednak, wejdźmy i coś sobie tutaj zadziałajmy. Nie wiem, dlaczego mam mój postęp skasowany, ale jeszcze nie stać się na zakup domu, ale wygląda na to, że w skrzynce e-mail masz już pierwsze zlecenie. No właśnie. I trzeba byłoby tutaj to zlecenie wykonać. Sandra Żur, były, wyniósł mi z domu kaloryfer. No chyba wszyscy znają tę misję, możemy sobie ją zrobić. A Państwo, możecie zostawić łapki w górę, możecie zostawić suby, no i możecie przede wszystkim napisać w komentarzach, czy chcecie serię z tej gry. Tylko bardzo proszę, żeby ludzie, którzy oglądają, to faktycznie pisali, bo część napisze, że tak, potem oglądalności nie ma, no i ciężko jest tutaj zbalansować. To jest materiał dla Was, tak? Dobra, mamy, słuchajcie, bardzo dużo śmieci, jak widać, które musimy posprzątać, no to zróbmy to. Zobaczymy. To będzie taki odcinek, można powiedzieć, pilotażowy, żeby wiedzieć, co sądzicie. I można powiedzieć, że to jest taki też takie przygotowanie do drugiej części tej gry, która ma wyjść w trzecim kwartale tego roku, planowo. Czy to się uda? Zobaczymy. Wszystko zależy od twórców. Natomiast ja mam nadzieję, że tak. Dobra. Jakieś sprzątanko zdecydowanie by się przydało. Przydałoby się również poukładać jakoś, poprzestawiać te meble, tak żeby to miało ręce i nogi. Tak się tylko zastanawiam, słuchajcie, nad jedną rzeczą i pozwólcie, że ja to sobie sprawdzę, a mianowicie wejdźmy w ustawienia i wejdźmy w dźwięki. A, no właśnie, ja muzykę wyciszyłem. Chyba z muzyką będzie lepiej, nie? No dobra, kontynuujmy to nasze sprzątanie. Trzeba oczywiście tutaj kaloryfer ogarnąć również. Bo były facet wyniósł dziewczynie kaloryfer. No po co mu kaloryfer? No kurczę, no nie wiem, jakby kanapę zabrał, bo nie miałby gdzie spać. No rozumiem. Ale grzejnik? No dobra. Coś tutaj ogarnęliśmy. Nie widzę więcej zabrudzeń. Niemniej jednak jest jeszcze tutaj pomieszczenie. O, proszę bardzo. Koszmar, że tak powiem. No dobrze. Otwórz? O, wow! No dobra. Nie wiedziałem, że można otwierać, przyznaję. Jeszcze tutaj mamy jakieś śmietki. Dobra, i proponuję, żeby może... A włącz światło, a ja bym chciał to podnieść. O, i ustawić. O, super, fajnie. Jak kontakt, nie? Się włącza. Ale dobrze, że świeci. Dobra, słuchajcie. Od tej pory masz do dyspozycji tablet. Dobra, to wiemy. No okej, ale ja sklep, o właśnie. Czy to będzie podgrzejnik, czy notowalny grzejnik duży? Dobra, kupmy go. I gdzieś by go tutaj byśmy umieścili. Dzięki, słuchajcie, uprzejmości Playwaya i Mateusza, który spełnił prośbę, dosłał 3 DLC, bo ja miałem podstawkę i tam kilka DLC, w tym Luxury, natomiast Mateusz podesłał zwierzaki, podesłał
Dodatkowo, czekajcie, jak to się obraca. O, scrollem, dobra. Podesłał dodatkowo garden, czyli jest ogród również u nas. No i dodatkowo jeszcze HGTV, więc HGTV, jeżeli ktoś by nie wiedział, to jest program, kanał telewizyjny, na którym między innymi właśnie jakieś takie remonty są, takie programy właśnie z remontów. Czy ten telewizor to stoi równo? Kurde, no. No dobra, no niech sobie stoi tak troszeczkę. No ale shift... A, bo to shiftem to tak... No dobrze, niech sobie stoi tak. I tak jest lepiej niż było. Ja bym to też tutaj ogarnął. Tak, żeby to w miarę zostawić w takim porządeczku, nie? No i to krzesło ja gdzieś tutaj postawię. Jak komuś tam nie będzie pasowało koło grzejnika, no to zawsze sobie może usiąść z drugiej strony. No, nie stanowi to problemu. To krzesełko też... Aha, to krzesełko to już się tam nie zmieści. No i ten wazon może tutaj, co? Oj. No dobra. Wyczyść zabrudzenia. 98%. Gdzieś coś jeszcze mi tutaj... A, czyżby to ta wycieraczka? O. Właśnie. No dobra, zakończ zlecenie. Za 2700. No dobra. Ale zobaczcie, że kasa tam była na koncie, nie? Także kasa została. No ale postęp jakoś mi zniknął. Dobra, zapisywanie zdjęć do portfolio. Elegancko. Potrzebuję miejsca na moje książki. No to sobie kup regał, no. Tę budkę bym wyczyścił. Po raz pierdylionowy, bo już nie wiem, ile razy ja to ogarniałem, ale to bym wziął i sprzedał. Ile my to mamy? 110 tysięcy, tak? Tylko, że pytanie brzmi, czy ja mogę coś kupić w ogóle? Sprawdźmy. Mapa zleceń. O, widzicie? Luxury Flipper, ale to jeszcze 6 zleceń musimy. A tutaj HGTV to jeszcze 4 zlecenia. I dla peców to jeszcze też 4 zlecenia, tak? No to zawsze można coś zrobić. No tylko, że trochę żwirku i krzewy. A, czyli tutaj... Prowadzę w domu ekskluzywny gabinet dentystyczny. Potrafię radzić sobie z dziurami w zębach, ale nie z dziurami w ziemi i chwastami. Zasyp jakimś żwirem lub innymi wiórkami te wszystkie chwasty i trawnik z przodu domu. Postać tam proszę coś, żeby było ładnie. Pozdrawiam, Ewelina Ząbek. To co, idziemy w to, nie? Będziemy mieli pewnie do dyspozycji kosiarkę. Albo podkaszarkę, o, coś takiego. No i dzięki temu będziemy mogli też ogród u nas ogarnąć. Aczkolwiek jedna rzecz, której... Żałuję to, że nie można swoich domów stawiać. No, no. Ale to nie Simsy. Od tej pory projektowanie ogrodu stało się możliwe. Rośliny znajdziesz w kategorii ogród w sklepie. Dobra. No dobrze, to mamy... Poradzimy sobie chyba, nie? Dobrze, czyli o co tu chodzi? Usuń chwasty, dobrze. Usuńmy sobie te chwasty. Będzie elegancko. No, pełno takich właśnie jest... Fastów, trzeba trochę pojeździć tą myszką, to wtedy będzie to widoczne. Rozsyp nawierzchnię, żwir dwukolorowy. A oni nie chcą koszenia? Usuń chwasty, 55% dopiero. O, ja cię kręcę. Dobra. Ja tam część zleceń, proszę państwa, tych początkowych takich, to pozwolę sobie robić, zrobić w wolnej chwili poza... nagraniami. Oczywiście to też wszystko zależy od tego, jak państwo podejdziecie tutaj do tego tytułu, czy będziecie chcieli, tak, żeby zrobić jakąś serię z tego. Natomiast no tutaj usuń chwasty 85%. Wiecie co? Czekajcie. Aha, nie mamy wąż ogrodowy. O kurde. Nie mamy tej kosiarki ani podkaszarki. Rozsyp żwir. No dobra. No to weźmy, no to zobaczmy, co tutaj. Sklep?
A czekajcie, zadania. O. A to ja bym chciał kwadracik. Kup teraz i co? Aha, i w ten sposób to będziemy ogarniać. No dobra, można. Można tak. Czyli nie kosimy tego, tylko po prostu zastępujemy trawę. Okej, okay, no można. Ja bym to jeszcze bardziej tak zrobił naturalnie, żeby to wykosić najpierw, nie? Ale to zdecydowanie ułatwia nam i przyspiesza naszą pracę. Więc można i w ten sposób. Czemu nie? To byśmy mieli. Okej. Okay. Jeszcze posać roślinę, ale to może za moment. Najpierw, skoro już mamy ten żwirek wybrany, no to ogarnijmy to tak, jak oni chcą. Chociaż powiem szczerze, ja nie jestem jakby tutaj entuzjastą sadzenia roślin tak, jak one są tam. Powiedzmy, że ten żwirek jest i one z tego żwiru wyrastają. Ja bym bardziej wolał, powiedzmy, jakąś korę. O, przynajmniej teraz to widać, gdzie te chwasty są, to będziemy mogli je powyrywać. Dobra, to za moment się tym zajmę. Tam chyba jeszcze... O, jeszcze mi tutaj troszeczkę... A, tam już nie przejdę. Możemy skakać, co prawda? Elegancko. Teraz tutaj, tak? Aha, ale tutaj to ten żwirek to tak ma lecieć. Dobra, niech leci. Też tutaj za chwilę będziemy widzieli resztę tych chwastów, już tutaj jakieś mleczyki i tak dalej. No to widzę. Te zlecenia to chcę po prostu odbębnić, słuchajcie, żeby mieć je z głowy, a potem to już takie poważniejsze, no to trzeba się będzie bardziej starać, nie? Chociaż i tutaj powinienem. Tylko, że powtarzam, no ja już to robię po raz nie wiadomo który, bo mi się postępy gry resetują, nie wiedzieć czemu. No i tak już trochę nudnawo się zrobiło. Dobra, usuńmy resztę tych chwastów, bo... Strasznie dużo ich tutaj jest, a przynajmniej teraz je widzimy, no to łatwiej to zrobić. Mogłem to zrobić wcześniej, żeby najpierw ten żwirek wysunąć, o, znaczy wysunąć, wysypać. No dobra, oni chcą krzew iglasty tutaj, to zobaczmy. Krzew iglasty, proszę uprzejmie. Jaki byśmy mogli im tutaj zafundować? Może taki na froncie, co? Co wy na to? Za 160. Też nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Aby zakupić przedmiot, wciśnij... No tak, chciałbym. Włóż roślinę. Dobra. Mogłem to bardziej równo zrobić, ale... Wyszło jak wyszło. To jest strasznie... O, dziura w pełni wykopana. Włóż roślinę. I teraz możemy przysypać ziemią. No i jeszcze trzeba ją będzie podlać. I elegancko. Dobra, i tutaj krzew jest. Ok. No tu już będziemy troszeczkę bardziej starannie starali się to ogarnąć. Tak mniej więcej, żeby to było... A, tutaj posadziłem, tak, no to dobra, to i tutaj niech będzie mniej więcej w taki sposób. Kopiemy. No dawaj. Dobra, dziura w pełni wykopana. Przysypmy ziemią. No i podlewanko. Ale dlaczego tu jest... A czekajcie, bo żwir dwukolorowy tutaj jest... O ja, ale się... No dobra. Teraz już wiem, o co chodzi. Podwójną robotę sobie zrobiłem. No tak, bo ten jest jednokolorowy, a... To jest dwukolorowy. No dobrze, niech już będzie. Trudno. Zagapiostwo się płaci, tak? Tam gapowe się płaci, jak to powiedzenie brzmi. Możecie w komentarzach pisać. 97%. Okej. Okay. Dobra, to jest gotowe. A tutaj? Tutaj jest gotowe, a tu? Tu jest gotowe, a tu dwukolorowy? Tak. No to jeszcze tutaj musimy.
sam się w konia zrobiłem. Mogę mieć pretensje jedynie do siebie, że podwójną robotę muszę wykonywać i niestety podwójnie za to zapłacić. No ale na całe szczęście jakieś tam zaskórniaki mam, więc no trudno. W realnym życiu też ten, kto popełni błąd, musi pokryć koszty. Dobrze. Jeszcze tylko te krzewy. A tutaj, słuchajcie, może... Ojej, ten za 500 to może być drogi. Może taką kulkę za 110. To gdzieś tutaj spróbujmy i tutaj od razu za jednym zamachem. I będzie z głowy, nie? Dobra. Jeszcze podlejemy, żeby ładnie rósł. No i tutaj to samo. No ale co się stało? Jeszcze jedno machnięcie. O. Wkładamy, przysypiemy ziemią elegancko. No i podlejmy. No i mamy to. Tak to wygląda. Troszeczkę lepiej zawsze można było to zrobić, natomiast no, na przykład te kulki można było tutaj posadzić, a te spirale można było dać tam. W ogóle krzewy można było jeden tutaj dać, drugi no tak jak jest. Ale tak jak mówię, no te początkowe zlecenia to ja tak na chybcika będę ogarniał. No tylko po to, żeby odbębnić swoje. Mam nadzieję, że tam ten postęp nie będzie mi za bardzo umykał. Dobra. Tak to wygląda z daleka, drodzy Państwo. Nie wiem, jak się Państwu podoba, natomiast kończymy to zlecenie. Tak, chcę ukończyć. Okej. Okay. No i zapisywanie zdjęć do portfolio, elegancko. No i cóż, wracamy do naszego baraku, nie? Jak ja to raczę określać, ten nasz domek, czy tam biuro. Ale bardzo duży bałagan tutaj jest, no, wypadałoby ogarnąć. Własne zdjęcia i obrazy, no to też mi się bardzo podobało zawsze w House Flipper, że można było coś takiego tutaj robić. Zauważyłeś, że używając zakładki galeria na tablecie możesz wybrać dowolny obraz z dysku i użyć go jako plakat lub obraz do powieszenia na ścianie. Możesz też użyć zakładki aparat, by robić zdjęcia z gry i uwiecznić swoje dzieła na dysku. Ja zamierzam właśnie tak robić. No dobra. Naciśnij, by wyrzucić jak najbardziej. Tak, no chcę tu porządek zrobić. Przytrzymaj, by podnieść. Wiecie co? Posprzedawajmy tutaj te niektóre rzeczy, bo to mi nie będzie potrzebne tak naprawdę. O. No a tutaj to też by wypadało wyremontować jako tako, żeby wiecie, no... sprzedać, nie? A, ta badziewna lampa, ten plakat, to wszystko idzie do wywalenia. Okej. O, a się załatwiłem. Ja myślałem, że tu dziura będzie. O kurczę. Dobra, no jakieś drzwi by trzeba było tutaj jednak mieć. Myślałem, że to będzie taka dziura jak jest tu. Dobrze, sprawdźmy szybciutko w sklepie drzwi. A, bo to teraz futryny się kupuje, tak?
Czy podwójne drzwi, to może niekoniecznie. Ja bym chciał pojedyncze tutaj, bo to jest barak za 430, Stavarius, ale to są wewnętrzne, a to są zewnętrzne. O, jeżeli bym kupił, a no właśnie. Ale dlaczego ty chcesz się tutaj dawać, co? O. A, bo to teraz taka jest mechanika, a widzicie. Dobra. Uf, uratowany. No przynajmniej... Oj, ale te drzwi to i tak krzywo się postawiły. No, trzeba to będzie poprawić. No, ale coś tam mamy, przynajmniej możemy wyjść. Trzeba to wszystko będzie wyczyścić, moi drodzy. Tak wyczyszczę? Wyczyszczę. Na całe szczęście. Przynajmniej będzie czyściutko. Oczywiście do pewnego, pewnie momentu, później to się zabrudzi. Bo pamiętam, że tutaj chwasty odrastały i tak dalej, więc trzeba było wyrywać to cyklicznie. Ale przynajmniej tutaj czysto będzie. No dobra. To i tak i pójdzie do sprzedaży. Tylko to wyremontuję. Okej, pierwszy odcinek. Zobaczymy, co Państwo na to. Ja się z Państwem żegnam. Zostawcie łapki w górę, suby. Sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.